Hello, welo rowerzyści i kolarzy, na co dzisiaj Wam odpowiem, to na Wasze pytanie z QA, które zadawaliście pod postem na, na YouTube, który był widoczny w karcie Społeczność. Ale zanim to zrobię, chciałbym Wam wszystkich życzyć zdrowych i wesołych świąt. Jeżeli to oglądacie w miarę na bieżąco, jeżeli oglądacie to w okresie nowego roku, to oczywiście szczęśliwego nowego roku. A jeżeli jest to w okresie nieco Późniejszym, to oczywiście życzę wam spełnienia wszystkich marzeń, wszystkich rowerowych celów, jak najwięcej kilometrów. jak największego FTP zależy kto dla, zależy kto po co jeździ, ale generalnie niezależnie od tego, co jest dla Was ważne, to najważniejsze jest to, aby wszystko wam tu sprawiało radość. Wszystkie kilometry, Wszystkie, wszystkie prędkości, wszystkie cyferki mają małe znaczenie. Największe jest to, żeby sprawiało Wam jak największą radość, niezależnie czy jeździcie na rowerze używanym za 1000 zł, jakimś nowym za 5, 10 czy 50 tysięcy. Rower to jest radość. To tak w skrócie, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. A teraz przejdźmy do pytań Q&A. Pierwszy komentarz to piękna maszyna, pozdrawiam serdecznie. Ja też również pozdrawiam. Drugie pytanie: Jakbyś miał jeszcze raz kupić Silexa po doświadczeniach ostatniego fittingu, czy wybrałbyś rozmiar XL? Nie, na pewno bym nie wybrał rozmiaru XL. Tutaj LK, meridy są znane z tego, że są bardzo długie i LK ma efektywną długość górnej ramy to 60 cm, a XL ma 62. I różnica jeszcze jest taka, że yy, teoretycznie ta ten większy rozmiar XLK ma wyższą główkę, ale kosztem tego, że już nie ma w ogóle podkładek pod rurą sterową, dlatego nawet jakby ktoś chciał sobie trochę manewrować góra-dół, no to nie za bardzo może, więc według mnie l była jak najbardziej dobrym rozmiarem, tym bardziej, że jeździłem przy mostku 100 mm i jeździło mi się źle, musiałem powrócić na 80, więc tutaj no XL-ka na pewno nie. Kolejny Pan Zbigniew, czy to te nowe ramy z Crossa? Nie, to jeszcze nie są te nowe ramy z Crossa, a właśnie może a propos ramy, bo na zdjęciu widniał rower, którego tutaj nie ma, zapomniałem go przynieść. Och. Nie lepiej to wygląda? No pewnie, że lepiej to wygląda. No i tak właśnie oto w tym pokoju są trzy krosy: dwa s i jedno Vento. Może wam pokażę zaraz, ale to zobaczymy. Yy, dobra, kolejne pytanie. Yy, czy będziesz na wanodze? Pytanie na jakiej wanodze? Bo jest wanoga zimowa i wanoga yy, letnia. Bardziej mi korci wanoga zimowa, ale zobaczymy. Może, może wypali, może nie. Yy, nie obiecuję. Na letnią na, nawet nigdy nie myślałem, ale może, może przemyślę temat. Yy, jakie sensowne bipsy w sensownych pieniądzach? No Pytanie zawsze, co to są sensowne pieniądze. Bo dla niektórych będzie to 100 zł, dla niektórych 300, trzeciego 1000. Więc yy, no, jeżeli ktoś ogląda mój kanał wie, jeżeli ktoś ogląda mój kanał, to wie, że ja jestem zwolennikiem Endury FS260. To są dla mnie sprawdzone spodnie, których jeżdżę non-stop. Już mam tam już kilka sezonów, mam dwie pary. Muszę w końcu kupić jakieś trzecie, trzecią parę, bo już te trochę tam się zużyły. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolony. Kolejne pytanie: Jelonek. Widać, że rower nie musi być drogi, żeby cieszył wystarczająco czy że będzie nowy w domu. No, nie do końca nowy oczywiście. Pytanie, w ilu maratonach gravelowych startowałeś, jaki wspominasz najlepiej, a który dał Ci mocno w kość, czy nie ukończyłeś jakiegoś? Od razu odpowiem na ostatnią część, czy nie ukończyłem jakiegoś. E, odkąd startuję w zawodach, nie było ani jednego startu, którego bym nie ukończył. Niezależnie, czy to był MTB szosowy, czy krótki, czy długi. Czy miałem jakąś kraksę? Bo też się zdarzało, że potrafiłem z wybitym palcem dojeżdżać do mety. To nie było ani jednego maratonu a nie, było, a. nie było ani jednego startu, którego bym nie ukończył. A tak szacując, przez ten okres, od kiedy zacząłem w ogóle się bawić, te rzeczy, może być już nawet 100 startów. Nie, nie liczyłem dokładnie, ale tak. Między 80 a 100. Tak strzelam, że, że spokojnie tyle jest. No, więc wszystkie ukończyłem. Jeżeli chodzi o maratony gravelowe, w których startowałem, no to nie bez powodu włączyłem w tle lajkonika, bo to jest chyba taki takie najlepsze dla mnie przeżycie, gdzie pierwszy raz startowałem na tak dużym przewyższeniu, bo to było tam na ponad 200 km to było 4000 m przewyższenia, czyli bardzo dużo, jak na osobę, która tutaj na 100 km ma max 300 bądź 400, jak dobrze się pokombinuje. To byłem bardzo zadowolony, bo ukończyłem to z uśmiechem na twarzy, nie aż tak mocno zmęczony i wstępnie na czwartym miejscu. Wstępnie zająłem czwarte miejsce, ale po jakiejś tam głębszej analizie zająłem drugie miejsce ex z dwiema innymi osobami, więc wynik jak najbardziej jest satysfakcjonujący. No to jest ten najprzyjemniejszy, chociaż szutry śląsk śląskie też mnie bardzo zaskoczyły, bo nie raz jak jeżdżę na Rybnik to zabieram ze sobą rower i wydawało mi się, że objechałem już tam dosyć sporo terenów dookoła komina ale się okazuje, że jednak nie i bardzo, bardzo też pozytywnie zaskoczyła mnie trasa na Szutrach Śląskich, e, gdzie tam zająłem akurat trzecie miejsce, ale to już nie chodząc o wynik, bardzo, bardziej, chod, bardziej mi, mam na myśli widoki, no ale wiadomo, po górze widoki no, dużo, dużo fajniejsze. Dobra, e, kolejne pytanie A. I jaki dał mi mocno w kość. No chyba ze wszystkich tych startów, nawet chyba bym powiedział jak w życiu najbardziej chyba dał mi w kość ta setka połodzi, gdzie powiedziałem sobie, że zapiszę się na zimowy, na zimowy wyścig. I nie wiem jaka by musiała być pogoda, żeby było ciężko. Ale tego dnia było ciężko. Fakt, że nie było dużo na minusie, bo to było w granicach zera, ale no, była śnieżyca, dużo śniegu, ledwo co dojechałem samochodem do, do, do startu, i no to była jakaś istna, istna masakra. To nie wiem, dystanse typu, nie wiem, GLG 500 km, czy nie wiem, Turde Pomorze 750 km, nie dało mi tak mocno w kość jak jak właśnie ta setka po Łodzi. Zawsze coś z Łodzią mam tak, tak no nie, nie po drodze, Zawsze tam coś jest nie tak. Mam nadzieję, że może w przyszłym sezonie wystartuje w Łodzi i będzie dużo lepiej. Dobra, kolejne pytanie od Taysona, czy będą zawody szosowe w następnym sezonie? Tak, chcąc nie chcąc będzie, bo z racji tego, że w tamtym roku zostało przełożone główno Gold Race, to organizator czarek zamana Napisał maila, czy może nie czarek, tylko drugi Zamana. Napisał maila, że w, proponują na przyszły sezon start w, w Skierniewicach i w główno Gold Race za darmo, więc niezależnie, czy będę miał rower szosowy, bo oczywiście z tyłu głową chodzi trochę, żeby pozbyć się szosy i mieć jeden bardzo uniwersalny, fajny rower, to eee, no niezależnie, czy będę miał rower szosowy, czy nie, no to wystartuję. Nawet na gravelu zobaczymy. Ale tak, jak najbardziej szosowe. Tym bardziej, że pewnie chłopaki w Kowalu tutaj lokalnie też będą organizować wyścig szosowy, więc no. A w ilo, jeszcze było pytanie, w ilu maratonach gravelowych startowałeś? Jeżeli chodzi o tamten rok, no to właśnie setka połodzi, sto jezior, gravel, yy, lajkonik, dwie robinsonady, szutry śląskie, czy coś jeszcze było? Chyba nie było. Było jedno szosowe. I coś tam jeszcze było takiego, ale już nie pamiętam, no czyli nie, nie za dużo, no, ja zresztą tam wytłumaczę za niedługo dlaczego też nie za dużo, bo też będzie pytanie o przyszłe starty, ale teraz tak, ile waży ten gravel z prostą kierownicą i szeroką, szeroką oponą MTB? Szkoda, że na rynku nie ma do wyboru tego typu rowerów. W miarę lekka rama, sztywny widelec, opony MTB. I tutaj ktoś odpisał, że jest, że to jest Marine DSX i faktycznie Marine DSX to jest bardzo ciekawa propozycja, którą można by było rozważać na przyszłość, jeżeli ktoś szuka takiego właśnie mniej więcej podobnego roweru, a nie chce kombinować. Ile waży gravel z prostą kierownicą? No ten, no wiadomo, stal, no to nie jest lekka i tutaj po tych drobnych zmianach e, waży w chwili obecnej 11 kg. Zaszły tutaj zmiany, których możecie pewnie dostrzec, ale no, nie jest lekko, nie jest, nie jest, nie jest ciężko. Przy, przyjeździ się na razie przyjemnie, o powiem tak. Czy zamierzasz zmianę kierownicy na baranek? W tym rowerze oczywiście, że nie, no bo rower już był w wersji z barankiem, więc ja go specjalnie zakupiłem w wersji z prostą kierownicą, bo chcę właśnie, trochę zatęskniłem za prostą kierownicą i na pewno Tutaj w tym rowerze baranka nie będę zmieniał. O. Znaczy na baranek nie będę zmieniał. I jak duży wpływ ma rower na to, jaki szybki jesteś na szosie? jeździłeś endurance'em z Kulturą i Emondą. Przy tych samych kołach, oponach, jakie byłyby różnice, Twoim zdaniem? Tutaj ktoś od, ten odpowiedział że bardzo dobre pytanie. E, według mnie różnice będą niewielkie, bardzo dużo będzie zależało od tego, jaką przyjmiesz pozycję na rowerze, bo główna różnica no to to, że jaki, a, jaki weźmiesz rozmiar tego roweru i jaki yy, jak mniej więcej go sobie skonfigurujesz jaką przyjmiesz pozycję bo można na przykład wziąć nie wiem, tak jak ja miałem LK yy, Ride Sculpture Endurance w LC, dałbym mostek powiedzmy teraz nieco dłuższy, bo powiedzmy 110-120 dałbym mostek yy, mostek jak najniżej się da i myślę, że pozycja byłaby bardzo podobna do e, do treka Emondy, powiedzmy z podkładkami pod mostkiem, więc te różnice nie są jakieś wielkie, raczej bym powiedział. E, no mówię, zależy od ustawień, to nawet raczej nie będzie kilometr na godzinę, to może będzie max pół kilometra, ale to też, też no jak widzieliście, potrafiłem porównywać rower y, gravelowy z szosą i to nie były wielkie różnice, no tym bardziej szosa z szosą, no to też nie powinna być jakaś znacząca. Wszystko zależy od tego, jaka będzie pozycja na, na, na rowerze. Czy będziemy bardziej wyprostowani, i my będziemy stawiać opór, czy jednak się bardziej pochylimy i ten opór będzie mniejszy. Dobra. Kolejne pytanie od Dariusza. Czy ostatni fitting ci pomógł i jak przynosi swoje ustawienia na nowy rower? E czy fitting mi pomógł? Ciężko na razie stwierdzić, bo na razie, że na trenerze potrafię jeździć trzy godziny i na razie jest ok. Teraz w, w drugi dzień świąt będę chciał trochę zrobić dłuższy dystans na trenerze. Niestety na zewnątrz na razie taka pogoda, że nie w, ni w kije, ni w oko. Przez ostatnie 2-3 dni non stop padało. A dzisiaj na przykład, jak nie pada, to strasznie wieje, tak strasznie, że nawet jak szedłem po pieczywo do sklepu, to ledwo co do tego sklepu doszedłem, więc. No nie po drodze mi na razie jeździć na, na zewnątrz, choć mam maszynę, która by ten, ale ona nie jest fitowana teoretycznie. E, jak przynoszę ustawienia na nowy rower? No najważniejsze ustawienia no to oczywiście wysokość siodełka, no tutaj raczej w jakiejś wielkiej filozofii nie ma. E, bardzo, e, tak jak też mi się wydaje, bardzo ważny jest długość od siodełka do e, klamkomanetek. Bardzo ważna jest długość tutaj od klamkomanetek do siodełeczka, tutaj musicie sobie znaleźć punkt, dla mnie ten punkt raczej będzie końcówka siodełka, bo to też wszystko zależy od tego właśnie jaki jest offset przy siodełku i jaka, jak długie są łapy, więc to jest chyba taki najważniejszy yy, czynnik, tutaj chyba w moim przypadku z tego co pamiętam wynosi 75 cm, teraz nie, nie, nie chcę kłamać, ale chyba coś takiego, no. Pamiętam, że jak Fiter sprawdzał, no to różnica między gravelem a szosą no to jest na przykład centymetr różnicy. Pytanie, czy Hej, czy to jest 2.0 rozmiar, bo planuję na wiosnę, czyli chodzi o te opony, które są, włożyć 2-0 na przodzie, dać na tył Racinga też 2.0 Pozdro. E, tak, to są 2.0. 0 Zresztą robiłem o tym osobny y, film, y, gdzie tam wyjaśniłem, że to są 2-0. Eee, pytanie eee, pytanie moje dlaczego chcesz naprzód włożyć double fightera a na tył racinga nie powinno być odwrotnie że na tył dać bardziej taki slickowatą oponę a z przodu bardziej troszeczkę agresywną aby ta przyczepność była lepsza Także że Double Fighter to z reguły ciężkie opony, z tego co kojarzę, więc to też nie do końca ten, ale no, jeżeli chodzi o bieżnik, to zazwyczaj jest tendencja, żeby z tyłu dawać coś szybszego, żeby lepiej napędzać, a z przodu dać coś bardziej agresywnego, żeby lepiej wchodzić w zakręty. Takie, takie, takie też zawsze starałem się stosować ewentualnie, a, a tutaj taka odwrotna koncepcja. Może wytłumaczyć pod spodem w filmie, dlaczego tak chcesz zrobić. O. kolejne pytanie. Siemano, jakie buty SPD. Możesz polecić do rekreacyjnej jazdy, czyli jazda, zwiedzanie, podejście, podejście na jedzenie itd. Możesz też powiedzieć na temat butów SPD, Furf, Ten oraz Lit. Nie wiem, nie wiem, budżet powiedzmy do 400 zł. Poczekaj, sprawdzę te buty, co ja mam. Buty Bontrager Cadence. O, patrzcie, akurat jest promocja 399 zł to są buty, które ja mam. Dobra, to są buty Bontrager KDN, z których też jest film, jak ktoś by chciał, może sobie poszukać o nich. Buty rekreacyjne mają SPD i są bardzo, bardzo miękkie i brudne. Ale no, można wyhaczyć je, z tego co widzę na internecie, za 400 zł, a naprawdę są mega. Bardzo przewiewne, z systemem BOA i póki co się nie, nie rozwaliły, więc spoko. A co do butów, tam Fiw oraz Late, czy coś takiego tam, to nie, nie kojarzę w ogóle, Marek. Więc to no, nie będę się opowiadał, jeżeli czegoś nie, nie znam. E, jakie, a, jakie ultra planujesz 2024? Kurde, no, planować planuje dużo. Hmm, chciałbym w styczniu coś zimowego właśnie pojechać, może w Watachę albo może Szutry Śląskiego, na którą mam darmową wyjściówkę. Po ostatnim wyścigu, po ostatnim zajęciu tam trzeciego miejsca, to stak styczniowy, w kwietniu, bardzo fajna impreza się szykuje. Tutaj niedaleko Wocławka, czyli GW, nie, nie, nie GWPK, bo GWPK to jest u nas, GLPK Gravel, czyli górzeńsko-lisbarski park krajobrazowy. Bardzo fajne tereny. W tym roku pojeździłem tam chwilę i naprawdę mega. I, I trochę jestem zasmuzony, że nie wystartowałem w Graveliadzie, która, która tam prowadzi, y, które tam trasa prowadzi, a dostałem zaproszenie i chciałem bardzo skorzystać, ale było naprawdę mi z terminem nie po drodze. Może w tym roku. Może w tym roku, jakby się udało, to mm, może też bym tam pojechał. Ale na początek sezonu w kwietniu chyba dystans 80 km przewyższenia chyba z 1000 m, jak nie więcej. E, fajna impreza się szykuje. Za niewielkie pieniądze, to jest jedno z z tych też pozytywnych rzeczy, bo start chyba zaczyna się od 79 zł, a bardzo dużo, można powiedzieć, jest benefitów dla uczestników i trasa sama w sobie też, no dam sobie pół ręki obciąć, że będzie bardzo, bardzo fajna, bo ja przyjechałem tam dosłownie dystans 30 km i było dla mnie wow, więc no w dystansie 80 km musi być mega wow, więc polecam. To jest początek kwietnia, chyba 6 7 kwietnia, z tego co pamiętam. Majówka, majówka, no to oczywiście lajkonik. I obiecałem w tamtym roku, że wystartuje i nie wiem, czy wystartuje. Bardzo bym chciał powtórzyć, powtórzyć to, nawet może na dystansie nieco dłuższym. Nie wiem. Nie wiem, bo pracuję w, rowe, w rowerówce, a majówka w rowerówce to jest, kurde, zawsze kosmos. I wątpię, że dostanę wolne, ale zobaczę. No, zawsze no, postaram się, nie obiecuję, postaram się. Chciałbym wystartować w tym w czerwcu. Teraz chyba końcówka, końcówka maja, początek czerwca to jest mistrzostwa gravelowe w ultrakularstwie. Wczoraj za, ruszyły zapisy, gdzie robiłem ankietę, czy się zapisać, czy się nie zapisać. No, oczywiście, więc dużo osób tam, 80 parę procent, żeby się zapisać. Tylko, że start. 500 zł, czyli nie mało, na tym krótszym dystansie, bo na dłuższym jest 700. A druga sprawa, że trzeba mieć licencję PZCOL, której nie posiadam, ale niby mają wyrabiać jakieś tymczasowe licencje, więc no pff, nie wiadomo, co to będzie. Eee, chciałbym wystartować, zobaczyć po prostu, jak ta impreza mniej więcej będzie wyglądała. Nie z jakimś tam parciem na wynik, tylko po prostu chcę zobaczyć. Eee, jak to wszystko będzie wyglądać. Kolejne starty to oczywiście: no, chyba każdy może się spodziewać, że będę na Robinsonadzie. Będzie Robinsonada Mazowiecka 20 lipca, będzie Robinsonada Kujawska 10 sierpnia i Robinsonada Łódzka 7 września, więc znowu będę w Łodzi. Tym razem nie. Tym, tym razem na koniec sezonu, więc zobaczymy. E, może być ciekawie 7 września. No, tam pogoda z pogodą już bywa różnie, no ale to zobaczymy. E, będę się starał, żeby wystartować na dystansach tych dłuższych 500 km, ale nie wiem, też nie obiecuję. Zobaczymy wszystko, jak w tym roku będzie z moimi plecami. Czy coś jeszcze? Moje założenia są takie, że chciałbym w tym roku wystartować chociaż w, raz w miesiącu na w jakimś evencie. Bardzo bym chciał dwa razy, ale no niestety dwa razy mi na to czas nie pozwoli tym bardziej, że żo żona wróciła do pracy i niestety bardzo często też robi weekendy, więc Ech, nie wiem, zobaczymy. Nie obiecuję, ale mam nadzieję, że tego będzie jak najwięcej. Czy nie wolałbyś jeździć w fulle miejsce zamiast grawiłem? Oczywiście, że nie. Ten kto ogląda mój kanał od samego początku wie, że nawet już nie chce jeździć zwykłym MTB sztywnym, gdzie jest tylko z przodu amortyzator, a co? tym bardziej fullem. Fulem mogę się przejechać raz, dwa razy w roku, pojechać sobie, nie wiem, gdzieś do, do Szczyrku, do jakiegoś Świeradowa i tak dla fanu przejechać się zobaczyć, ale normalnie na co dzień fulem, no nie mam terenów, żeby tutaj jeździć takich na, na fula. Mamy tam takie zawiśle, Przewyższenia 60-60 metrów. Tam próbują rzeźbić trochę tam te trasy, ale no tak z tym to różnie bywa. Czy mimo rowerowej pasji yy, miewasz dni tygodnie, że odechciewa ci się jazdy na nich? Nie, nie, nigdy nie miałem jakiegoś tam takiego, że mi się odechciewa. Mi się zawsze chce. Nawet teraz ostatnie dwa dni kręciło mi się dosyć średnio, bo na trenażerze przejechałem 45 km i zszedłem z roweru, poszedłem spać. No oczywiście wykąpałem się w międzyczasie, czasie, bo oczywiście spocenny. I bardzo jechałem powoli, a pociłem się strasznie, więc coś tam z organizmem jest nie tak. Na drugi dzień pojechałem już dwie godziny i powiedzmy, no kręcić się jakoś kręciło, ale nie ten. Ale czuję, że na razie, że to nie jest to. Może jakiś chwilowy wyraz, chwilowe zawahanie. Zawsze mi się chce. Mi się są dni pojedyncze takie, gdzie przychodzę do pracy i mówię chłopakom, słuchajcie, dzisiaj był dzień, gdzie nie trenowałem. Jest to może dwa-trzy razy w roku, gdzie naprawdę dopadam jakieś mega, mega chorobsko. Jak je... przypominam sobie teraz wcześniej, też chyba też było coś takiego na, na kanale, że są momenty też przetrenowania, czyli. Gdzie dochodzimy do powiedzmy szczytu sezonu, i jak ja wcześniej yy, zawsze, mimo wiem, świadomie, mimo szczytu sezonu, próbowałem nadal coś troszeczkę więcej jeździć, trenować, to kończyło się z tym właśnie takim efektem, że chciało się, a się nie mogło. I wtedy trzeba było troszeczkę więcej od, odpoczywać, żeby dojść, żeby organizm doszedł do siebie. Ale nie, ogólnie jeżeli chodzi, no to nie mam, nie mam, cały czas chce mi się jeździć, niezależnie teraz czy na zewnątrz, czy, czy, czy w środku, w, w, na trenażerze, na trenażerze ostatnio mi się spodobało, ja nie, nie sam w sobie jestem w szoku, że to mówię, ale na trenażerze ostatnio mi się spodobało jeździć, nie wiem, mam nadzieję, że mi to przejdzie. Tam jadę jeszcze? Jadę, dobra, dobra, to niech jadę. E Grupy elektroniczne, czy testowałeś, czy planujesz zakup roweru na takim osprzęcie, a może do Gravelo uważasz, że zbędny bajer? Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem elektroniki. Yy, mi nie przeszkadza to, że jeżdżę na, na linkach i miałem okazję pojeździć tam z 3-4 dni na Specu Tarmaku, który był na Ultegrze Di2. Działa, działa. Czy powiem, czy dużo lepiej niż ten... No, z tym, tam, z tego co pamiętam, akurat to była też starsza Ultegra i ona tam miała jakieś tam delikatne zgrzyty. Więc nie, nie mogę powiedzieć, że działo to super. Tym bardziej, też nie jestem jakoś superem, zawsze mega zwolennikiem y, napędów szimanowskich. I y, y, możliwe, że w tym roku będę miał w tym, nie no, przyszłym, 2024 będę miał rower na elektronice, ale to czas pokaże. Więc wtedy będę chciał się wypowiedzieć nie, nieco więcej. Czy jest zbędny Bayer, To myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Chociaż ja jestem gadżeciarzem, ale jakoś, no tak powiedzmy, ta elektronika nie jest, nie uważam, że to jest jakiś must have. Po prostu jak będzie, to będzie, jak nie, no to, to trudno. O. Jak jest Plany startowe na przyszły sezon. No to już się wypowiadałem, gdzie i dystans. Jeszcze dodatkowe pytanie. Lekkie denki pod opony 45 mm. Wiem, że grawer to mleko, ale jednak szukam dętek. Lekkie dentki. No to lekkie dentki mogę polecieć wstępnie Right Now. Mam nawet zamontowane w przednim kole właśnie w tym SK co SKR7. Z tyłu mam jeszcze mleko, bo ta jedna opona coś nie chce mi się zalepić. Nawet dawałem to. No, Łatki do dentek, i mimo tych łatek, to cały czas gdzieś tam przypuszcza, więc przedodałem sobie właśnie dentkę Right Now. I tu uwaga, te dentki są dostępne w Polsce, w sklep Token, jakby ktoś nie znał, i one są w tych samych cenach co na AliExpress. Więc nie musicie zamawiać z Chin i czekać, nie wiem, tydzień, dwa, cztery, aż one przyjdą, tylko możecie sobie zamówić w, w w polskim sklepie token i one przychodzą 1-2 dni. Ja wychaczyłem z 20% rabatem na czarny piątek. Dosyć kupiłem dwie denteszki i chciałem założyć też na tył, ale na razie tu trzyma, więc zobaczymy na jak długo. Dobra. O, tu pan Jerzy, którego oczywiście zawsze bardzo serdecznie, mocno pozdrawiam. Patryku, czy planujesz śnieg w leśnym, zróżnicowanym terenie częściej jeździć w porze zimowej na tym nowym rowerze? Tak, on generalnie po to jest. No niestety nie ma śniegu. Może jakby właśnie byłby śnieg, to miałbym większą motywację, a na razie jest chlapa, deszcz i no. I tej motywacji nie ma, żeby jeździć na zewnątrz. Ale tak, jak najbardziej po to ten rower został złożony. I, I w takich warunkach będzie jeździł. No i czy tutaj pan Piotr, czy zakładanie stożków do roweru na dojazdy do, do pracy z prostą kierownicą nie jest przyrostem formy nad treścią? Tak, oczywiście jest przyrostem formy nad treścią, yy, ale po prostu yy, na razie jest taka pogoda, że nie ma jeszcze super dużo mega soli, a zresztą koła są karbonowe, więc yy, są też trochę odporne, powiedzmy, że na sól. A mam trochę tych zestawów kół. Bo jakby nie patrzeć, to mam trzy zestawy kół karbonowych. Z aluminiowych mam cztery albo pięć, więc no będę sobie po prostu trochę manewrował. Na razie po prostu dla fanów chciałem sobie założyć karbonowe, a w dalszej części sezonu zobaczymy. Czy to wlecą te mawiki, co były oryginalnie, czy te mawiki pójdą na sprzedaż, a może wleci, wlecą też koła oryginalne od tego roweru, a może oryginalne od Esker'a, siódemki. No zobaczę. Będę sobie manewrował trochę tych kółeczek. Mam, ja jestem właśnie, zawsze mówiłem, że jestem fanem rotacji i dlatego tych kół trochę się nazbierało. Nawet nazbierało się, o! Nawet mam koło, które zrobiłem kiedyś sam, po części. O, zakurzone. E, to jest koło, które wstępnie, to jest marki CSC. Które ono wstępnie było pod hamulce y, szczękowe, ale ja na którym zjeździe kiedyś te przepaliłem, i sobie to kółeczko przerobiłem na hamulec tarczowy. Y, przemalowałem całość na, na czarno, trochę to widać, ale, ale ten. I na razie nic nie robię z tym kołem, bo niestety pożdziłem trochę i oczywiście powinien mieć dwa, dwa, rozmiary, dwa rozmiary szprych. Ale stwierdzi, są kompletowane, po, które są kompletowane po 10 sztuk. I powinienem zamówić 40, 20 takich, 20 takich, ale zamówiłem 30, bo były to szprychy bardzo drogie. I się okazuje, że one, no, te 4 mm muszą być dłuższe. No, i zdarzyło mi się, że podczas jazdy ta szprycha wypadła i na razie z tego koła po prostu nie korzystam. Ale może coś z niego zrobić, może, może kolejny zegar bym zrobił. No zobaczymy. Kolejne pytanie. W jakiej pozycji jest ustawiona Twoja miednica, kiedy jedziesz na gravelu z dłońmi na klam, klamką manetkach? Pionowej, czy pochylonej do przodu? Eee, to jest dziwne pytanie, trochę, ale no generalnie, jak tak sobie kojarzę, no to ta miednica raczej bardziej pozostaje taka, taka stała. Ona się nie pochyla. Czasami trochę próbuję ją jakby zrotować do przodu, to wtedy mam takie uczucie, jak nogi obijają mi mój brzuch, który nie jest zbytnio za duży, ale no wtedy tak właśnie jest, że nogi obijają o brzuch. Więc raczej odpowiadając na to pytanie, to raczej ona jest pionowa. Zresztą możesz zobaczyć film o bike fittingu, tam powinno, powinieneś widzieć mniej więcej, jak ta miednica powin, tak jak ta wygląda. E, dobra, jakie bezpośrednie wrażenia z Gravela z prostą kierownicą w porównaniu z Barankiem, następnie w porównaniu z MTB? No dobra, powoli dojeżdżam do mety. E, no to tak, wstępnie jest ogólnie wygodniej. E, pojeździłem na razie niecałe dwie godziny i czuć mega różnice, jeżeli chodzi o ułożenie. E, zobaczymy, jak na. Zobaczymy jak na dłuższym dystansie, bo będę chciał pojeździć chociaż 4 godziny, jak tylko pogoda, pogoda to pisze w porównaniu z MTB. Z MTB no to jest jedyne na razie takie y, przyzwyczajenie z dawnych lat, że jak już się łapie tą kierownicę, to ma się tą świadomość, że tam powinien być ten amortyzator. I czasami nawet łapiąc, już próbuje człowiek wbić trochę tam tą kierownicę w, w dół i nic się nie ugina. To jest tak. Trochę jest trochę takie dziwne i ciężko się na razie przyzwyczaić. Yy, I nawet na, na jakimś tam zeskoku, zawsze w, w, ze skoku z kramężnika zawsze stać świadomość, że teoretycznie coś tam powinno się bardziej ugiąć, a to nagle jest tak bardziej sztywno. Ale no, mi na razie się jeździ dobrze, zobaczymy jak będzie później. Może jak uda się zrobić jakąś dłuż, yy, dłuższą trasę, to od razu bym zrobił jakieś pierwsze wrażenia albo coś. Kolejny Stos, masz ten rowerek, naprawdę. Dziękuję. Pytanie od Tomasza. Czy poza maratonami rowerowymi, czy wyścigami, planujesz może jakieś wymagające biegi w 24 godziny? Może jakiś duatlon, patrząc na strawie, masz potencjał i tutaj też mógłbyś coś więcej ugrać? Tak, duatlon mi się jak najbardziej. Yy, w duatlonie jak najbardziej chciałbym wystartować. Nawet wraz z wystartowałem, ale to są takie duatlony treningowe. Czy jeden był. Tretlon treningowy, drugi buduatlon treningowy tam a może pokażę. Też zakurzone to trochę, ale. 2020 wystartowałem w Tratlonie, gdzie ledwo co przypłynęłem te 450 metrów, ale jakoś się udało i później no już tam pojechałem i pobiegłem. Czas masakryczny, ale ukończyłem, mimo że no, w wodzie to była masakra, ale to ukończyłem. A drugi raz tutaj mam napisane, że to jest triatlon, ale to było. Ja to właśnie brałem udział około w duatlonie, bo też była taka opcja. I yy, yy, tak w duatlonie się jak najbardziej widzę, tylko tutaj w okolicy próbowałem coś poszukać i, i nie znalazłem. Jeżeli macie jakieś o, ciekawe propozycje na duatlon, to możecie pisać w komentarzach. Też bym chciał w końcu wystartować, bo to jest coś, co bym chciał się sprawdzić. Oczywiście no, też chciałbym w triatlonie, ale no, oczywiście moje pływanie jest naprawdę. Mizerne, ale mam nadzieję, że może chociaż uda mi się ogarnąć pływanie żabką, to może kiedyś może w końcu wystartuję. Yy, bieg 24 godziny. Myślę, myślę, że nie. Nigdy nawet na razie, na chwilę obecną nie, nie myślałem o tym. Chcę ukończyć pełny maraton, czyli 41 km biegowo i ukończyć. Nie z parciem już na żaden, na żaden jakiś tam wynik, na żadne czasy, tylko po prostu chciałem to ukończyć. I mam nadzieję, że w przyszłym roku 2024 to mi się uda zrealizować. I może jakoś na początku, na początku przyszłego sezonu, może w Łodzi, tam chyba jest, nie wiem, Łódź, Warszawa, Toruń, nie wiem. Zobaczymy. Może, może coś takiego. Ale 24 godziny to raczej nie nie, nie. nie, 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 nie. O, patrz, ta. Film się skończył. Kurde, to Boś... Ciu gada i gada, ty. Jak myślisz, czy pojawią się gravely z prostą kierownicą pełen Pełnym zawieszeniem, nieobłyszczoną sztycą, czy na przykład kategoria Cross już skazana na wymarcie, czy jest to sens wrzucać wszystko do jednego wora z napisem Gravel? Gravel jest prostą kierownicą, no nie no, Gravel jest prostą kierownicą, to będą fule i, i tyle, więc to myślę, że chyba aż tak to nie, nie poszaleją. Kategoria Cross już skazana na wymarcie. Cross, cross nie jest bardzo popularnym, popularnym rowerem, ludzie kupują, ale ale nie aż tak bardzo jakby się wydawało, chociaż a hardtile, no cały czas myślę, że jak to tak nazwę, Szary Kowalski e, będzie chciał kupić rower za 2 2,5 może do 3 tysięcy hardtaila, bo będzie to dla niego jak najbardziej uniwersalny rower, bo będzie mógł jeździć wszędzie, po wszystkich ścieżkach rowerowych, po wszystkich asfaltach i z delikatną nutką, Laso, tak, mniej więcej jeździ 90% społeczeństwa na rowerach typu hardtail. Co niektórzy później się dowiadują, że jest coś takiego, że na rower z cieńszą oponą, gdzie trochę jeździ się szybciej i niekoniecznie mniej wygodnie. Myślę, że crossowy rower powoli, powoli może na, na rzecz właśnie rowerów grawali z prostą kierownicą. Nie wiem, czas pokażę. Jak oceniasz geometrię Crossa w stosunku do Meridy? Ja ogólnie też na swoim kanale już wstępnie mówiłem o tym, ale oczywiście mogę powtórzyć. Poprzednie generacje Crossa i Meridy są takie, że to są w ogóle odwrotności. Cross krótki, wysoki. Merida niska, długa. Więc dwa różne rowery. W Krosie XL nie jest tak długi jak w Meridzie L, -ka. Bardziej można porównać chyba to nawet do MK z tego, tak co pamiętam. Więc jakbym dał MK i długi mostek w Sileksie i wystarczyłoby sztycy, to miałbym mniej więcej porównywalny rozmiar. O. Więc to są dwa różne rowery, mimo że. Esker ma charakterystykę taką bardziej troszeczkę sportową, to jeździ mi się na nim wygodniej. Nie wiem czemu tak jest, ale geometria tego Eskera bardzo, bardzo mi podpasowała, więc spoko, dobra. Nowe Meridy, ja już o nowych Meridach słyszałem z 2-3 lata temu, one miały być bardziej agresywne, tak sobie na szybko spojrzałem. Dużo jakby się nie zmieniło. Może tam ciut te kąty, ale jeżeli chodzi o długości roweru, chyba troszeczkę są wyższe, ale, ale też nie są to jeszcze jakoś super agresywne rowery, ale jak widać można na nich wygrywać. Bardzo, bardzo ciekawa kolorystyka, bardzo ciekawe propozycje ze strony Meridy. Trochę łeska w oku jest. jak się patrzy na nową, nową, nową Meridę, ale są też nowe eskery, czy będą nowe eskery, więc zobaczymy. Co przyniesie przyszły sezon, co sądzisz o butnikach? Kolejne pytanie: Co sądzisz o butnikach w rowerze? Jakiej długości najbardziej według Ciebie miały być temat rzeka? Ale czy jestem całkiem ciekaw odpowiedzi? Pozdrawiam. O butnikach też był film na moim kanale. Ja jestem zw zwolennikiem jedynych, jedynych słusznych do Gravela, czyli SKS Speed Rockery. Nie są tanie, bo oscylują między 150 a 200 zł. Ale są to butniki bardzo uniwersalne i. W, w, praktycznie w pełni chronią, trochę tam na widelcu jest przestrzeń, ale, ale no spoko. Naprawdę bardzo fajne błotniki. E, może, może do niego je założę. Jest, miejsce jest, dobre To może do niego wpadną te butniki. Zobaczymy. Co myślisz o kanion i czy warto kupować tam rowery szosowe? A e, jak byś mógł pochylić się nad kanionem Endurance? Szóstką. Co myślę o Canyon? Canyon no to marka, wiadomo, tutaj w miarę opłacalna, jeżeli z porównuj, konkurencją. chociaż jak patrzyłem na tego Endurancea 6, to tak nie jest aż tak super, świetną propozycją. Eee, nie wiem, ja bym się trochę bał kupować nowego roweru przez internet, no bo tym bardziej no powiedzmy jak mamy się na przykład jeden rower, bo nie daj Boże coś się stanie, musicie go odesłać, zostajecie bez roweru, musicie czekać. Eee, Załóżmy, że to będzie maj, czerwc, gdzie jest piękna pogoda, chce się jeździć, a nagle trzeba wysłać rower do producenta. Tam się nie dość, że okaże, że na przykład nie ma jakiejś części i trzeba będzie czekać, nie wiem, powiedzmy miesiąc. Yy, nie, nie wiem, może właśnie ci, co może mają kaniona, którzy kupowali jako nowy, może mogłabym się wypowiedzieć w komentarzach, jak to jest, czy mieli na przykład sytuację jakąś gwarancyjną, która była yy, źle rozpatrywana. Bo ja bym się bał, bo tu na przykład powiedzmy kupujecie nowy rower, przykładowo, nie wiem, przerzutka się rozregulowała, no to jedziecie do serwisu, yy, przerzutkę Wam podregulują, nie wiem, łańcuch pękł, dobra, no to na własny koszt zakładają spinkę, nie wiem, linka pękła, no to szybko kto, przynosicie, no kwestia myślę, że godziny maksymalnie jednego dnia to zostanie wymienione. Yy, no nie wiem, no różne pierdoły mogą, mogą się dziać, mogą się koło rozcentrować, no i pomyślcie teraz, że z każdą taką pierdołą Albo musicie rower odsyłać do kaniona, tak, bo chyba raczej nikt, jakiś serwisem wam nie przyjedzie i to nie naprawi. Albo musicie iść chyba do, do sklepu normalnie stacjonarnego i dać komuś, żeby to naprawił. Więc no nie wiem, no to jest czasami parę złotych różnicy, a macie ten komfort, że jakości, jakości obsługi. Tu patrzyłem na przykład ten kaniona Endurance. To ja na przykład stanowczo wolałbym chyba Merides kulturę Endurance. Ten kanion to jedynie tyle, że ma koła takie, no, Swissa, ale, ale czy to aż jest taka super propozycja, to, to nie wiem. Dobra. Kończymy po, powoli. Ostatnie pytanie. Czy wykonujesz ćwiczenia na poprawę mobilności zalecone przez bike fitting? Tak, ogólnie wykonuję te ćwiczenia. Może nie do końca też te, co dostałem akurat w linku, bo to są takie ćwiczenia ogólne, które można zobaczyć na kanale u Marka ka Purczyńskiego, u Marka Purczyńskiego. Tam w komentarzach akurat pod WalkFittingiem ktoś napisał, że też jest fajny gościu na kanale Człowieku rusz się. I właśnie tam też znalazłem parę takich zestaw ćwiczeń, które mi pomagają właśnie w odzyskaniu tej mobilności. Bardzo mocno skupiam się na rotacji bioder, żeby rozruszać te biodra na boki, bo jak wiecie, biodra są znaczy może nie wiecie właśnie, ale biodra są 3D, czyli one nie tylko na wprost działają, czyli jak chodzimy, jak jeździmy na rowerze, jak biegamy, jak siedzimy, to one cały czas są w tą stronę, później wszystkie te, te mięśnie, tam te stawy, to wszystko jakby zastyga i później jest problem, żeby te biodra rozłożyć. Ja nawet teraz cały czas jak siedzę tutaj i z Wami rozmawiam, Chociaż Was tu nie ma, Wy jesteście po drugiej stronie, ale wiecie o co chodzi. Minęło już... Dobra, no to cały czas siedzę w rozkroku. Jeżeli chodzi o kąt, to już mogę pochwalić się i uzyskuję kąt ponad 90 stopni. Myślę, że około 100. Więc to mnie bardzo zadowala, tym bardziej, że czuję, że zaczyna być mniejsza dysproporcja między lewą i prawą stroną, bo nawet jak mogliście zauważyć na w filmie z bike fittingu to nawet jak robiłem przysiad, to jedna strona troszeczkę bardziej opadła, a już czuję, że ta dysproporcja jest mniejsza. I teraz pytanie, właśnie, czy nie będę musiał za jakiś czas stawić się ponownie na bike fitting, aby zobaczyć, czy przypadkiem te kości kulszowe już się równomiernie nie układają, bo nawet siedząc, na przykład łącząc kolana i stopy. To miałem tak, że jedno kolano troszeczkę bardziej wystawało, a teraz, jak na przykład tak zrobię, to one są już na równi, czyli tak jakby mi się wydaje, że jakby się wszystko już tak zaczęło układać na odpowiednim miejscu. Jeszcze czuję jakąś tam delikatnie, że może być troszeczkę lepiej, ale już jest na pewno dużo, dużo lepiej. Więc tak, ćwiczenia jak najbardziej wykonuję, też i trochę na kor, ale na razie głównie ściągam, skupiam się na rozciąganiu. Jak już będę czuł, że to rozciągnięcie jest na fajnym poziomie, wtedy też zacznę się troszeczkę bardziej wzmacniać. O, czyli styczeń, luty jeszcze jest przede mną, żeby trochę zacząć. Może chodzić na siłownię. Mam, mam multisporta, więc wypadałoby trochę pochodzić na siłownię, trochę na basen. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Yy. I co? Czas się powoli przygotowywać na kolejny sezon. Piszcie w komentarzach, jak Wam sezon minął. Jakie, jakie są plany. Na przyszły rok Piszcie w jakich planujecie wystartować w Maratonach Może coś ciekawego tam się znajdzie I może też wystartuję Zobaczymy, mówię wszystko zależy od tego jak czas pokaże Jeżeli nie startujecie w maratonach To możecie napisać dlaczego Czy, czy nie macie motywacji Czy nie chcielibyście spróbować czegoś, czegoś nowego Albo czy wystartowaliście I już stwierdziliście, że to, to nie jest może dla Was Ja cały czas bakcyla mam i, i, i mam chęci i cały czas staram się rozbijać jak i na kanale i poza nim oczywiście wiadomo, że rodzina jest najważniejsza i nie wiem czy może zauważyliście, ale w tym miesiącu trochę mniej wstawiałem tych filmów bo jest grudzień i powiem, że chciałem też troszeczkę odpocząć, trochę więcej czasu spędzić z, z rodziną, tym bardziej, że mój młody zawodnik teraz miał Zabieg i też trochę więcej z nim muszę spędzić czasu. Akurat teraz go nie ma, bo jest na wizycie, ale zaraz wróci i cały dzień będzie dla nas. Dlatego nagrywam to w domu, na spokojnie, bez żadnego szumu wiatru. Jeszcze raz zdrowych i wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i aby wszystkie kilometry w przyszłym sezonie były dla Was jak najbardziej przyjemne. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.